Witam serdecznie, zaczął się krótki sezon na szparagi, więc dzisiaj przygotujemy je w marynacie. Będzie to klasyczna marynata na bazie wody i octu. Ja już Was zapraszam, to będą takie, wiecie, nasze pikle ze szparagów. Więc ja Was zapraszam już na przepis. Przepis jest bardzo prosty, szybki, więc zaczynajmy. Potrzebujemy szparagi i do tych szparagów potrzebujemy od razu jakiś słoik. Ja zrobię dzisiaj kilka przepisów, bo będą jeszcze marynowane szparagi w przyprawie curry. Także też będę potrzebował te szparagi właśnie na nią, więc będę robił po jednym słoiku po prostu z każdego rodzaju tej marynaty właśnie. Więc tak, słoik taki większy, litrowy u mnie i te szparagi musimy sobie obrać. No i przyciąć na odpowiednią wysokość, więc zabieramy się do roboty. Dobra, więc tak jak mówiłem, potrzebujemy te szparagi. Fajne były takie dłuższe słoiki, no ale nie będę specjalnie kupował słoików do szparagów. I przecinam je sobie, to są bardzo długie, to są jedynki, najlepsze szparagi. Je przecinam sobie na połowę. No i oczywiście muszę je obrać. Obieramy dość grubo, żeby łyka się pozbyć. No i tniemy następnego. Zaraz zobaczycie, do czego wykorzystam tutaj tą całą zawartość, te resztki, te ogonki. I starajcie się właśnie, żeby od tej główki były te końcówki marynowane, bo to jest najbardziej delikatne. No i tak postępujemy dalej, aż zapełnimy cały słoik. Więc tak, szparagi sobie przygotowałem. Przygotowałem sobie też dodatkowo jedną marchewkę, cebulę czerwoną i paprykę. Będziemy potrzebowali tego naprawdę bardzo mało, no bo jeden słoik robimy tylko, więc nie potrzeba tego specjalnie jakoś dużo. Więc biorę słoik. Więc do słoika wkładamy cebulę. I wrzucamy ją na dno. Teraz potrzebujemy ziele angielskie, dwie kulki. Wrzucam od razu do słoika. Teraz do tej cebuli dodajemy jeszcze ząbek czosnku. Można sobie go pokroić na mniejsze kawałki. Następnie połowę łyżeczki gorczycy. Następnie dodajemy dwa liście laurowe. I teraz układamy szparagi. Za chwileczkę przejdziemy do zalewy, więc musicie jeszcze być trochę cierpliwi. Teraz zajmiemy się marchewką. Marchewkę przekroimy sobie na takie ćwiartki. I też ją tutaj sobie włożymy do słoika. Będzie to pięknie grało barwami i też będzie to później fajnie smakowała taka marynowana marchewka. Układamy dalej. Opcjonalnie oczywiście papryka czerwona. Też bardzo dobrze smakuje. Marynowana, więc miejmy wszystko w jednym słoiku. Nie potrzeba dużo. Są to rzeczy opcjonalne. Nie musicie akurat kupować specjalnie papryki, jeśli nie macie. Ale warto dodać. Warto, żeby szparagi były dość ciasno upchane w tym słoiku. Ok. A teraz musimy do tego słoika przygotować sobie zalewę. Bardzo szybką i prostą zalewę. Już pokazuję, jak to zrobimy. Więc robimy zalewę. Potrzebujemy garnek. Do garnka wlewamy 2 kubki wody. 2 szklanki wody. Szklanka u mnie 250 ml. Do tego dodaję pół szklanki octu. U mnie ocet jabłkowy, może być też winny ocet, będzie to bardziej ciemniejsze, ale na pewno będzie to też dobrze smakowało. No i dodajemy tu jeszcze pół szklanki cukru. Teraz to trzeba zamieszać i postawić do zagotowania. Więc idę postawić na gaz, niech marynata się nam ugotuje, po prostu ugotujemy. Od zagotowania wystarczą 2-3 minuty i to wystarczy,
Później będziemy zalewali ten słoik. No i teraz zalewa się ugotowała i taką gorącą zalewą zalewamy nasz słoik ze szparagami. Ok. No i taki teraz słoik ze szparagami ustawiam na blaszce w piekarniku. Dolewam zimnej wody do tej blaszki. Piekarnik ustawiam na 130 stopni i od momentu, kiedy piekarnik osiągnie 130 stopni Celsjusza, będę to trzymał w tym piekarniku, czyli pasteryzował jeszcze 25 minut. Po 25 minutach uchylam piekarnik, wyłączam go i zostawiam do następnego dnia. Ewentualnie można obrócić do góry dnem, przykryć ręcznikiem, żeby to wieczko dobrze zaciągnęło. No i macie marynowane szparagi. Naprawdę super sprawa. Dobra, więc ja Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje przepisy.